Siemka, witam was z rana. Siemano! Siemano, jeszcze raz? Siemano! Siemano! A ty w rękawiczkach, byku? No bo ja chcę już jeździć, wyrywać na koło, bo się mocnego gazu napiłem. Tak, już? Nie możesz się doczekać? Nie. 2 tygodnie przerwy i co? A wiesz, co mi się dzisiaj śniło? Nie. Że jeździłem taty motorem. Mi też. Tak? No, dasz się golnąć dzisiaj? Tak. A mi? No Kuba, tobie też bym dał, ale ty nie dosięgnie. Zakopiemy go do pół i wtedy sobie pojedziesz. Black ekipa. Ja i moja beta jestem rajderem i to jest szczere. Tak jest. Lecę enduro. Miałeś jakieś przygody ostatnio? Ale jakie? No w ogóle. Czy nie? Nie było. A wiecie co? Dzisiaj Raptusa odbieramy. No. A ja się na kółku na rowerze nauczyłem jeździć. Tak? Umiesz na kole? Umiem. Super. Tak wyrywam. Tomek, słuchaj, musimy odebrać dzisiaj Raptora od mechanika. Jest naprawiony. Jakie pieniądze? Duże? 300 zł. No. Naprawdę? Naprawdę. To co tam było? No to się dowiemy na miejscu, to opowie Bogusz. 300 zł? 300 zł. Więcej kosztuje naprawa rowera? Czarodziej, po prostu. Czarodziej, Bogusz czarodziej. Dobra, idę po moją betę, bo się nie doproszę tutaj ekipy, żeby mi wystawili. O, Kuba sam przestawia motor. Dwusów to dwusów, nie? No. Spaniaczek. Sam dajesz radę. Tomek gotowy na enduro? Jasne. Ale ja tu ścisnę liście na tych boków. Kajo też? A, nauczę cię odpalać. Bo widzę, ty nie potrafisz odpalić. Ale co? Tato? No. Nie, bo jak za długo jest na staniu, to gaśnie automatycznie. Nie. No mi gaz, wtedy jest gaz. Bo no fajnie było. Za długo. No za długo na staniu. No. No. Tak, kranik odkręcasz, stanie do góry, odpalasz bez gazu. W ogóle nawet jak odpalasz go, w ogóle w terenie czy gdziekolwiek, w ogóle nie trzymaj za manetkę. Tylko guzik masz dusić. Bo zalewasz go. Się naoglądałem filmów z tobą, to wiem. No ale on na jak ten, bez gazu to on mi na nie raz nie chciał mnie odpalić, nie? No to... Nie ma takiej opcji. Bo go zalewasz, bo ty po prostu jak ci zgaśnie, od razu manetką ruszasz. Aha. Nie możesz. I dlatego po prostu się przylewa, bo to jest gaźnik. No. Bang, bang. Bang, bang. Shut up. Shut up. Słuchaj, powiedz, a Raptor wejdzie tu jeszcze? Nie. Jak będziemy, na przykład jak wrócimy? Nie wejdzie. I no. Ustawimy je tak bokiem? Patrz. Chyba nie wejdzie. Motory tak bokiem? To jak motory boku wyposły, to może wejdzie. No, a wtedy... A wtedy może się koła nie zmieszczą. Najwyżej Raptora postawimy na 2 tylne. No to chyba się... Do sufitu? No właśnie, bus niski, może być problem. Albo mam na motory spodnie. Nie no, byśmy go związali. Dobra. Jakoś zapakujemy, Bogusz nam pomoże. Co? Jak będziemy wracać tam, to pojedziemy do Bogusza, co? Po odbiór Raptora. Jakiego Bogusza? Tam, gdzie byliśmy, gdzie się wywaliłem. A! No, może znowu pojedziesz tą 65? Jasne. SX-em? Ja! No to co lepsze, KTM czy Husqvarna? No to po co ci jechać? Tata lubi się wywalać tym. No ale ja bym chciał się. Tomek lubi się przekoziołkować na ale SX-ie. Ale ja bym też się chciał. No. A moje koło, popuść, koło trzeba wyprostować. Nóżka poszła w tym, w aparacie od stojaka, bo to chińska, wiesz? Aha. Patrz, tu jeszcze ślad mam po motocyklach, po KTM-ie Daniela. A co zrobił? Opar tu, w tą stronę był. I tu kierownica szła. No to idziemy do góry. Dobra. Majki, chodź, dam ci jeść. Chodź, dostaniesz jeść. A
Ale gleba by była. I to nie na enduro, nie? Maciek. Siema Byki Hejos. Dzisiaj jedziemy do Agro Offroad. Oczywiście całą ekipą. Tomek, Bleku, Kuba. Zapakowane motocykle. Lecimy, ja ostatnia torba. Tomek mi pomógł, wziął dużą torbę. Kuba ostatnią wlepę bierze Blegopso. Konkursiaka wam zrobimy szorcowego na wlepy. Bleg ekipy. Leci Kuba. Także dzisiaj będzie offroadowo, nowy teren. Tak. No. Nowy teren. Nowy teren. Lecimy. Ale nawet takie jak tam dziura była, co wtedy byliśmy na tej górnej grupie, to była gleba tata. To nie była gleba. To była gleba. Nie. Tak. Bo wpadłeś. No. Bo wpadłeś, dziadek ci mówił. O, teraz się postaraj o lepszą. Prawdziwy offroad teraz mamy. Busowy. Zaraz dojeżdżamy. O, tam druga przez las. Może to już jest ten nasz teren. Różne tereny tu są. Ostry teren. Patrz, jaki staw, czy nie wiem. Staw chyba. Staw. No, już prawie dojeżdżamy. Tak. Prawie. Chyba. No. Prawie już jesteśmy. Prawie już jesteśmy na miejscu. Końcówka mocno offroadowa. Tak, końcówka mocno offroadowa. Ale fajnie, jakieś no, takie przejazdy, takie lasowe. Ja lubię takie. No, będą przejazdy po lesie. Lubię właśnie takie coś. Wzniesienia, zjazdy. Będzie luks. Tomka Kajo puka. Chce już jeździć. Na tym, na tych dziurach. Już chcę jeździć. Tam cię woła, bo tam ono stoi. Mała nawrotka. Jaki kamień tu stoi. O, to znak rozpoznawczy. Ja teraz właśnie takie właśnie coś lubię. Takie właśnie przejazdy, jak jedziemy sobie po lesie i jest tak fajnie. No i będziemy. Cały czas w lesie będziemy jeździć. No. Cały czas. Tak. Po prostu. Czyli wszyscy dzisiaj zaspali. No. Nie tylko my. Nie tylko my. My już gotowi, uszykowani. Tomek tylko mi odpalił Kajosa. Odpalony on jest. O, odpalony. Moja odpalona. La maneta już zasuwa. Elo. Karta kopci. Ready? Set, go! Co, Tomek? Ale ci kopci! Siema, siema widzowie! Tata, ja, na jakim miejscu jesteśmy, bo zapomniałem? Ignalin. Jesteśmy na Ignalinie, miejscówka taka nowa. Fajna miejscówka tu jest.
fajne. Tu w las tu. To zupełnie inny teren, nie? No. Lepszy? No taki no, tu są dużo górek i wiesz. Thank you.
za mało gazu. Była pozycja. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.